Witajcie, cześć i czołem. Dzisiaj jesteśmy u Arka w domu, u Tu Holi w domu, można tak powiedzieć? Tak, dokładnie tak. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto łowić się na muchę w Morzu Bałtyckim, jaki jest próg wejścia, jaki jest sprzęt. No, postaramy się omówić to wszystko od A do Z, ponieważ jest to pierwszy odcinek bardzo, ale to bardzo dużej i ciekawej serii. Arku, ja jestem takim rasowym spinningistą, mam nawet parę pucharów w sekcji morskiej, spinningu morskiego, to już jest coś, no ale mucha dla mnie wydaje się taka skomplikowana. Jest to troszeczkę mit, ponieważ mucha wcale nie musi być trudna. Przede wszystkim wędkarstwo muchowe jest inne od spinningowego i myślę, że podstawową trudnością jest akceptowanie, że jest to inna metoda. Tu rzeczy ze spinningu nie ma nawet jak przekładać, ponieważ sama dynamika, motoryka ruchu, ta fizyka rzutu jest całkowicie inna. Więc nie, muchówka nie jest trudna, ale inna. Tak bym to nazwał. Jaki właśnie jest próg wejścia? Ile musimy przygotować hajsu? Myślę, że tak absolutnie na początek w najbardziej budżetowej wersji byłoby to 400 zł. Ale to lecimy już tak naprawdę budżetowo. Ale to mówisz o wszystkim? Żeby zacząć łowić, tak. Wow. Myślę, że wędka około 250 zł. Myślę, że kołowrotek w 50 zmieścimy. Z całym osprzętem 400-500 zł. Podwyższmy nawet do 500. Mhm. Żeby ten zestaw już nam troszeczkę służył dłużej i był troszeczkę bardziej finezyjny niż takie najbardziej budżetowe rozwiązanie, myślę, że to będzie kwestia 1000-1200 zł. Takie są ceny. Mhm. Oczywiście może się to zamienić w kilka tysięcy, jak w każdej dziedzinie wędkarstwa, ale takim progiem wejściowym myślę, że jest 400 zł do 500. To tu mi się nasuwa kolejne pytanie. Na czym nie warto przyoszczędzać? Na pewno na lince muchowej. To jest bardzo dobre pytanie. Linka muchowa to jest serce muchówki. Sama wędka oczywiście, ale tak jak powiedziałem, to co waży w zestawie muchowym to linka i linka powinna być naprawdę dobra, ale jeżeli mówimy o tym, żeby ktoś rozpoczął swoją przygodę z muchówką, no to myślę, że będzie jednak tą najdroższą częścią wędka. No, mnie zaciekawiła jedna rzecz, bo byłem w sklepie, oglądałem wędki na muchę, no i są wędki dwuskładowe, tak jak nasze zwykłe spinningi, no i część jest czteroskładowa, czy nawet pięcioskładowa. O co w tym chodzi? Wędki muchowe tradycyjnie faktycznie posiadają więcej składów niż spinningi. Wynika to z całkowicie innej budowy takiej wędki. Tam są inne przelotki, wędka posiada inną akcję, jest przede wszystkim lżejsza i te wędki da się po prostu dzielić na składy. Nie zaburza to ich pracy. Ja na początku jako spinningista, bo ja też rozpoczynałem od spławika spinning, potem był maselat, też się bałem tych czterech sekcji, że może to będzie zaburzona jakąś akcja wędki. Wcale tak nie jest. Mam wędkę tak zwany travel. Ona ma 7 składów, nic się nie dzieje. Bardzo przyjemnie się łowi. 7 składów? Tak. No, wędka jest taka krótka. W sensie po złożeniu. Najbardziej typowy podział to są 4 składy. Co ciekawe, w tej sekcji budżetowej, o której Ci wspomniałem, 4 składy są jak najbardziej osiągalne za około 250-300 zł. To już da się zrobić. To jest typowe dla muchówek. No dobra, czyli powiedziałeś, że sznur jest ważny. No trzeba tą wędkę, no 250 zł na nią trzeba wydać, ale to już mamy tą wersję, że ja bym to powiedział travel, ale to jeszcze nie jest travel. Nie, to jest normalna czteroskładowa. No dobra, czyli mamy linkę, mamy to wędzisko, no i w tym momencie ten kołowrotek to chyba tylko taka szpulka jest do tego, żeby przechowywać raczej tą naszą linkę, co? Bo dużo tym nie pokręcimy. Tu masz bardzo rację, najczęściej o kołowrotku muchowym mówi się, że to jest po prostu magazynek na linkę muchową. Jest to po trosze prawda. Zależy co i gdzie łowimy. Jeżeli zaczynamy łowić na muchę w Bałtyku, ryby nie są aż tak silne, żeby podstawowym, bardzo ważnym elementem tego zestawu był hamulec. Więc zwykły, tani kołowrotek muchowy się sprawdzi. Tu czasami dzieją się cuda, że ta linka może nam się zakleszczyć między szpulą a obudową kołowrotka. No ale to już jest pewne ryzyko, gdy kupujemy sprzęt po prostu budżetowy, więc warto na bieżąco kontrolować ułożenie linki na szpuli. Teraz z tym nie ma już dużo problemu, bo szpule nawet tanich kołowrotków są tak zwanymi szpulami large abor, czyli one są dosyć szerokie,
co zapobiega wkręcaniu się drogiej, bo linki muchowe są drogie, drogiej linki między obudowę a szpulę, ale myślę, że na początku nie inwestowałbym dużo w kołowrotek. Fajnym wyjściem są kołowrotki kasetowe, czyli kupujemy jedną obudowę i trzy szpule do tego. Jak to jest z tymi muchami? Mamy też taką wielką paletę możliwości imitacji różnych gatunków stworków? Zdecydowanie tak. Wędkarstwo muchowe jest bardzo uniwersalne. To, co nazywamy muchą, niekoniecznie jest imitacją owada. To tak się przyjęło nazywać, że mucha i od razu kojarzy się z owadem, a tak naprawdę jeżeli chodzi o muchy mogą imitować wszystko. Każdy organizm, na którym żeruje w danej chwili ryba. Czyli na przykład w morzu będzie to od powiedzmy glonów po kiełże, przez krewetki, na małych rybkach typu tobiasz kończąc. Jesteśmy w stanie zaimitować wszystko, dlatego jest to też takim mitem, że muchówka jest nieskuteczna. Zwykle spinningiści łowią więcej, to prawda, ale są pewne momenty, kiedy ryba się ustawia na jakimś pokarmie, powiedzmy tylko i wyłącznie na krewetkach. Tutaj myślę, że jest wyższość muchówki, że my akurat ten konkretny organizm, tą krewetkę możemy zaimitować. Jak łowimy na spinning, nie wiem, belony, to zapierniczamy tą blachą, ile wlezie. Natomiast jeżeli chodzi o muchę, to tutaj jesteś w stanie przytrzymać tą muchę w danym miejscu chociażby tego żerowania tych ryb, czy w tym miejscu, gdzie ona się trze. To jest bardzo ważna też uwaga tutaj. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o muchę, mucha nie waży wiele. Możemy ją dociążyć i ona będzie miała taką dżigującą, opadającą akcję, pracę, ale w większości muchy są bardzo lekkie i to jest też bardzo fajna alternatywa do spinningu, bo mucha może być nieskończenie lekka z tego względu, że to nie rzucamy muchą, a rzucamy linką. Czyli ta bardzo lekka mucha będzie i tak wytransportowana, wyrzucona na odległość za pomocą sznura. I w tym momencie taka krewetka będzie na pewno fajnie imitowana. Witamy Cię, Misiu. Będzie fajnie imitowana niż blachą. Mam takie wrażenie, że w spinningu mamy bardzo dużo różnych kij, no bo mamy akcję szybką, szczytową, jakąś paraboliczną, no i do różnych rodzajów rybek używamy różnych kij. A jak to właśnie jest z muchówką? No bo tam się chyba nie zacina tyle kijem, co z ręki, bo ciągniesz, nie? Tak, zacina się linką. Zacięcie samym kijem może nawet uszkodzić sprzęt. To jest taka różnica, którą też trzeba dosyć sobie wpoić, jeżeli wcześniej się łowiło na spinning. Czyli zacięcie jest z linki, a kij po prostu podnosimy. To jest też niesamowity moment, kiedy ta linka się podnosi nad powierzchnię wody. Jest taki rozbryzg, już wiadomo, że ta ryba jest na końcu zestawu. To jest naprawdę bardzo finezyjna, fajna rzecz, która no, wędkarz nie doświadczy tego w spinningu, wydaje mi się. Jeżeli chodzi o rodzaje wędek, różne są akcje wędek muchowych. One mogą być o ugięciu szczytowym, są też wędki szklane, chyba mniej używane akurat z włókna szklanego. One są mniej używane, myślę, na morzu. Ale generalnie tak, zacina się z ręki, zacina się linką, kij się tylko podnosi. Daje to też świetne przełożenie na kontakt z rybą. No bo tak naprawdę zacinając ręki, ta wędka jest o wiele lżejsza, o wiele inaczej tą rybę czujemy. I to jest coś, co na próżno tego szukać w wędkarstwie spinningowym. Jest taka opcja, że ty czujesz, jak ta ryba dosłownie wącha tą przynętę? Czasami na sznurze czuć branie, tak. Nie tyle na wędce poczujesz to, co na sznurze jakieś trącenia, one się przekładają na linkę. Jak najbardziej można to wyczuć. Tu już jest troszeczkę jak w spinningu. Jeżeli jest to mocne walnięcie w przynętę, to czuć to na całym zestawie, a czasami faktycznie troszeczkę to takie podskubywanie na lince jest wyczuwalne i szybkie zacięcie z linki, podniesienie kija. To jest sekwencja, którą warto sobie wpoić, żeby na dzień dobry nie złamać wędki muchowej, która jest po prostu delikatniejsza. Arku, kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę ze spinningiem, to robiłem swoje, no jakieś tam wahadłówki, wiecie, nawet jakieś bardziej skomplikowane projekty składałem z 4-5 różnych. Jedną, jakąś taką swoją malowałem je na przeróżne dziwne kolory. Teraz odnoszę wrażenie, że no wędkarz idzie do tego sklepu, kupi tą blachę, gdzieś tam w internecie, no nawet się nie zastanawia, co ta blacha ma imitować. A jeżeli chodzi o muszkarzy, to dużo z muszkarzy sama tworzy
muchy. Sama robi te muchy. Tak, to prawda. I można odnieść takie wrażenie, wiesz, że muszkarze troszeczkę głębiej wchodzą w ten temat przynęt, no, dowiadują się, jak faktycznie ta krewetka wygląda, jakieś drobne niuanse, obliczają może jej wagę. To prawda? Ja myślę, że przede wszystkim odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że wędkarstwo muchowe jest zakorzenione mocno też w entomologii, czyli jest nierozerwalnie związane ze światem owadów. Na morzu, łowiąc na muchę w morzu, nie bardzo mamy do czynienia z owadami, ale myślę, że to wędkarstwo muchowe, pstrągowe, lipieniowe ma też swoje przełożenie potem na ludzi, którzy idą i łowią na muchę w morzu. Wędkarstwo muchowe jest niesamowicie rozległą dziedziną wędkarstwa. Tworzenie much to fly tying i sama możliwość zaimitowania, tak jak wcześniej mówiłem, różnych organizmów też wymaga jakiejś wiedzy. I ludzie bardzo, bardzo głęboko wsiąkają w cykle życiowe różnych organizmów, kiedy one się pojawiają w wodzie, kiedy są dostępne dla ryb. I myślę, że wędkarstwo muchowe to jest też taka fajna przygoda, ja to zawsze nazywam spotkaniem z naturą, że my musimy się wpasować w jakiś tam cykl, jesteśmy kolejnym elementem tego procesu i jeżeli zorientujemy się, że teraz na przykład troć żeruje na tobiaszach, wracamy sobie wieczorem do domu, kręcimy sobie imitację tobiasza, na drugi dzień mamy nadal nadzieję, że jeszcze żeruje na tobiaszu i próbujemy złowić na tak własnoręcznie zrobioną imitację, nadal nazywającą się muchą. Imitacja małej rybki to nadal będzie sztuczna mucha, że takie fajne spotkanie z naturą. Bardzo, bardzo głęboki temat, przygoda na całe życie, więc zachęcam wszystkich w ten sposób zawsze do muchówki. Długi odcinek jak zwykle, ale słuchajcie, nazwijmy to, że to jest odcinek zero. Teraz dopiero zaczniemy omawiać poszczególne elementy, począwszy od tego, z czego się składa mucha, że no, chociażby rozpracujemy haczyki, jakie stosować, przy jakiej imitacji muchy. Skręcimy kilka much, tak przy Was dokładnie, żeby Wam pokazać, jak sami możecie zbudować konkretną muchę. No i na pewno pojawimy się, Arku, też w wodzie, gdzie pokażesz, jak się zarzuca. Jasne. I spróbujemy złowić parę rybek. Tak, tak. Zapowiada się super seria. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!